Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Marek Zybert, jestem współtwórcą serwisu PaniMani.pl i zamieszania wokół darowizn od zakupu w internecie. Dzisiaj jest z nami Marta, która będzie Wam... No wiecie po co tu jesteście. Więc ja już się wyłączam, oddaję głos Marcie. Dziękuję bardzo i no, i działamy. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Marta Siatkowska zajmuje się Fundacją Fani Mani Finansami oraz miałam tą okazję, że przeszłam cały proces składania wniosku o nadanie statusu OPP dla Fundacji Fani Mani z sukcesem. Mam pewne przemyślenia po tym procesie, chciałabym Państwu przekazać pewne dobre praktyki po to, żebyście Państwo mieli łatwiej niż miałam ja. Na początek chyba, Marek, zrobimy taką ankietę. Tak, właśnie. Na początek zaczniemy od tego, że zanim zaczniecie zadawać pytania, to my mamy pytanie. Pytanie jest bardzo proste. Takie pytanie zasadnicze. Czy planujecie w ogóle starać się o OPP? I tu mamy dla Was takie kilka różnych odpowiedzi sugerowanych. Czy to dopiero etap, kiedy zbieracie informacje, czy rozważacie, czy już decyzja została podjęta i tak na dobrą sprawę przygotowania, czy też może już macie OPP, widzę, że niektórzy już mają OPP. Damy jeszcze takie 5 sekund na odpowiedzi, połowa osób już odpowiedziała, super. 5, 4, 3, 2, 1 i kończymy odpowiadanie, klikam zakończ i klikam udostępnij wyniki i wygląda to w ten sposób, że o, większość z Was ma już taki plan. O, to czyli fajnie. Już, tak, myślę, że Marta tutaj podzielisz się bardzo praktycznymi informacjami, więc to akurat może być jak najbardziej trafione spotkanie. Dobrze, to ja w takim razie wracam do prezentacji. Dziękuję bardzo wszystkim za odpowiedzi. Wracam do prezentacji i już zostawiam Tobie, Marta, kursor czy klawiaturę, czy jak będziesz się tam przełączać. Dobrze, bardzo się cieszę, że Państwo wypełnili tą ankietę, bo te informacje są dobre informacje, że planujecie Państwo i zbieracie informacje, bo dobrze przygotowany proces jest gwarantem sukcesu. Natomiast dlaczego warto się starać, dlaczego po co jest ten webinar i dlaczego będę się starała Państwa przekonać, żeby wykonać trochę tego wysiłku, aby dobrze się przygotować do całego procesu starania się o status OPP, ponieważ w zeszłym roku na 1% złożyło się ponad 900 milionów złotych. To jest naprawdę niezły kawałek tortu. Możecie sobie Państwo już z niego coś tam ukroić. I to jeden z takich najprzyjemniejszych aspektów posiadania statusu OPP. Warto się starać. Dzisiaj sobie czytałam rano, przygotowując się do tej prezentacji, nie pamiętam już gdzie, chyba na Onecie albo na ngo.pl, taką informację, że 8 na 10 podatników przekazuje swój 1%. Czyli proszę sobie uzmysłowić, jaki to jest potencjał i jak zmienia się świadomość wśród podatników, że warto tym swoim podatkiem się podzielić z organizacjami, które realizują działalność pożytku publicznego. No dobrze, najważniejsze chyba dla Państwa pytanie, które sobie również stawiacie, to jest to, co poza tym 1%. Bo 1% fajnie, pewnie wykonamy jakieś nakłady pracy po to, żeby taki 1% pozyskać. Natomiast coś dodatkowego możemy uzyskać, bo bardzo często wśród korzyści właśnie posiadania statusu OPP wymienia się tylko 1%. Dodatkowymi takimi korzyściami, którymi możecie Państwo u siebie wykorzystać, jest zwolnienia podatkowe. Czy to z podatku dochodowego od osób prawnych, od nieruchomości, jeżeli Państwo posiadacie jakąś nieruchomość i musielibyście płacić od niej podatek, no to posiadając status OPP wypełniacie odpowiednią informację i po tego podatku nie płacicie. Macie również możliwość nabywania prawa do użytkowania nieruchomości na preferencyjnych warunkach, które te nieruchomości są własnością Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego. Macie Państwo możliwość również zlecania, to jest ciekawe, pracy poborowym skierowanym do odbycia służby zastępczej. Ja się przyznam szczerze, że jakby nie spotkałam z taką możliwością, ale ona jest jakby zapisana w artykule 25 ustawy pożytku publicznego. Jeżeli ktoś z Państwa miałby możliwość, to dlaczego nie? Taka możliwość istnieje. Posiadając status OPP, macie również Państwo prawo do nieodpłatnego informowania działalności
o swojej działalności w radiu lub w telewizji. Z tego co wiem, tam są stosowne zapisy, trzeba się zapisać, to nie jest tak, że się z marszu dostanie swój czas antenowy, ale taka możliwość jest i organizacje z tego korzystają, szczególnie w takim okresie, kiedy informują o tym, że zbierają 1%. To jest bardzo ważne, bo jak sami wiemy, takie koszty zamieszczenia reklamy w radiu czy w telewizji są po prostu ogromne i większość organizacji po to na to nie stać, a status OPP im to po prostu umożliwia. Jeżeli posiadając status OPP w ramach swojej działalności przeprowadzacie Państwo loterię, bo są takie organizacje, które takie loterie przeprowadzają, to posiadając status OPP nie musicie Państwo pozyskiwać zezwolenia, tylko po prostu zgłaszacie, że przeprowadzacie taką loterię i możecie w ciągu roku wykorzystać z takiego limitu 30-krotności kwoty bazowej. W tym roku to jest ta kwota bazowa 5248, więc jak sobie Państwo pomnożycie razy 30, to jest całkiem niezła suma. Odcinając jakby grubą krechę te korzyści takie typowo finansowe, to posiadając status OPP, mamy również korzyści niematerialne. To przede wszystkim zaufanie społeczne czy przejrzystość działań. Jeżeli słyszycie Państwo, że ktoś dostał status OPP, to pewnie sobie myślicie, wow, fajnie. Większość obywateli, którzy chcieliby wspierać jakieś organizacje pozarządowe, jakby no, sugerują się tym, że organizacja ma status OPP, bo to oznacza, że została w jakiś sposób zweryfikowana, jej działania są przejrzyste, jest też zobowiązana co roku zamieszczać sprawozdania ze swojej działalności oraz również udostępniać sprawozdania finansowe. I teraz tak, kto może się ubiegać o status OPP? No naprawdę nie każdy, muszą być spełnione określone warunki. Taka organizacja musi być organizacją pozarządową zgodną z definicją zapisaną w artykule 3 ustępie 2. Czyli musi prowadzić taką działalność, która nie będzie osiągała zysku i to nie mogą być jednostki, nie mogą być organizacje, które należą do sektora finansów publicznych. O status OPP mogą się ubiegać organizacje, osoby prawne, jednostki organizacyjne, kościelne, związki wyznaniowe, ale one dodatkowo jakby to swoje wytyczne mają zapisane w przepisach o stosunku państwa do kościoła katolickiego i stosunku państwa do innych kościołów. Stąd też, jak Państwo pewnie słyszycie, że Caritas zbiera 1% i bardzo, bardzo aktywnie pozyskuje darczyńców. O status OPP mogą się ubiegać spółki akcyjne oraz spółki za non-profit, czyli które nie działają dla celów osiągnięcia zysków i też tego zysku nie wypłacają pomiędzy swoich członków, czy udziałowców, czy akcjonariuszy. To tak teraz z względów praktycznych, bo definicja definicją, a tak naprawdę kto może się ubiegać o status OPP? Może fundacja, może stowarzyszenie zwykłe, może klub sportowy, OSP. Właśnie sobie wczoraj wchodziłam na stronę pożytek, gdzie są zamieszczone wszystkie organizacje posiadające status OPP, które można wyszukać ze względu na rodzaj prowadzonej działalności czy obszar działania. Jest sporo ochotniczych straży pożarnych. Mogą to być koła gospodyń wiejskich, ponieważ dobrze pamiętam, od 2018 roku koła gospodyń wiejskich stały się organizacjami pozarządowymi. Mogą być to również spółki non-profit. Ale również trzeba spełnić dodatkowe warunki. To nie jest tak, że jak jesteśmy fundacją, to działamy w ramach działalności pożytku publicznego, to z automatu jesteśmy uprawnieni do tego, żeby złożyć wniosek do KRS o nadanie takiego statutu. Jeżeli na pytanie, czy jesteście Państwo uprawnieni do złożenia wniosku o OPP, czyli jesteście Państwo organizacją pozarządową, której przysługuje takie prawo, bo jeszcze tutaj dopowiem, kto nie może jakby starać się o nadanie statusu OPP z ustawy, po prostu nie może, to jest partia polityczna, na pewno fundacje tworzone przez partie polityczne nie mogą, choćby się bardzo starały, jakieś związki zawodowe, spółdzielnie socjalne również nie mogą. I kolejnym warunkiem, który trzeba spełnić, żeby móc dalej w ogóle myśleć o statusie OPP, to jest prowadzenie działalności pożytku publicznego przez minimum 2 lata, i w zakresie minimum jednego zadania publicznego. Teraz tak, co to oznacza? To oznacza to, że
Możemy założyć się, że na przykład możemy założyć nasza działalność może zostać zarejestrowana powiedzmy równo 2 lata temu i dzisiaj mija nam 2 lata. Natomiast to nie jest tak, że należy tą informację interpretować przez 2 lata jakby bycia zarejestrowanym. Nie, nie. Musimy prowadzić 2 lata taką działalność pożytku publicznego, którą będziemy mogli udokumentować. Posłużę się tutaj takim przykładem. Załóżmy, że 1 kwietnia minęły nam 2 lata, odkąd jesteśmy zarejestrowani jako organizacja, ale i powiedzmy z końcem marca się zarejestrowaliśmy 2 lata temu, ale jakby pierwszą swoją aktywność w ramach działalności pożytku publicznego prowadziliśmy dopiero po okresie pół roku, bo na przykład się organizowaliśmy, szukaliśmy jakichś stosownych miejsc, przygotowywaliśmy własne jakby nasze działania i to jest normalne, bo większość nowych organizacji tak robi, no nikt, oczywiście są też takie organizacje, które w momencie, kiedy zobaczą wpis w KRS-ie czy tam w innym organie rejestrowym już działają, ale są to przypadki bardzo skrajne. Uczulam Państwa, żebyście Państwo sprawdzili, jaki macie Państwo najstarszy dowód, który potwierdzi, że działacie w ramach pożytku publicznego. Jeżeli jest to dzień, powiedzmy 1 czerwca, bo wtedy przeprowadziliście Państwo pierwsze szkolenie w ramach działalności pożytku publicznego i macie Państwo na przykład listę obecności podpisane przez użytkowników, to od tego momentu bije czas. Wcześniej jakby no nie macie Państwo możliwości, sądy to sprawdzają, to jest bardzo ważne, więc jeżeli minęło Państwu 2 lata od momentu założenia swojej działalności, to proszę się skupić, kiedy tak naprawdę czynnie tą działalność wykonywaliście. I co ważne, musicie Państwo chociażby jedno zadanie publiczne spełniać w ramach swojej działalności. O czym ja tutaj mówię? Jedno działanie publiczne, oj, przeskoczyłam, przepraszam. Ustawa o pożytku i o wolontariacie, jak jesteście Państwo, reprezentujecie lub współpracujecie Państwo z organizacjami pozarządowymi, to zawsze proszę to mieć przy sobie, bo bardzo często się po prostu do tego sięga. Ale wracając do tego zadania publicznego, które musi być realizowane w ramach działalności pożytku publicznego. Państwo jako organizacja, żeby spełnić wymóg starania się o nadanie statusu OPP, musicie chociażby jedno z 33 wyselekcjonowanych zadań publicznych prowadzić. Co to oznacza? To oznacza, że w ustawie o pożytku w artykule 4 są wymienione, w punkcie 1 jest wymieniona strefa zadań publicznych, czyli Państwo, żeby móc starać się o nadanie statusu OPP, musicie chociaż jeden z nich realizować. Czyli na przykład możecie działać w ramach promocji i organizacji wolontariatu i to jest jak najbardziej ok. Jeżeli Państwa działalność pożytku publicznego zawiera się w innych punktach, to też jak najbardziej ok. Wymogi ustawy są takie, żeby przynajmniej realizować jedno zadanie w ramach zadań publicznych, w ramach działalności pożytku, w zamiar działalności pożytku publicznego. Dodatkowe warunki, jakie należy spełnić. Jeżeli Państwo jesteście organizacją pożytku publicznego, jesteście w stanie udokumentować te 2 lata prowadzenia nieprzerwanej tej działalności, to super. Prowadzicie taką działalność chociażby przynajmniej w jednym zakresie, to w momencie, kiedy będziecie Państwo kompletować dokumentację do KRS-u, trzeba będzie pokazać jakiś dokument, najczęściej jest to statut, w którym należy wykazać, że Państwa statut jest dostosowany do wymogów ustawy. Większość Państwa już pewnie się trochę spięła, ja się sama spięłam, jak podchodziłam do tematu weryfikacji naszego aktualnego statusu i dostosowywania go do wymogów ustawy i to nie był proces łatwy. Trochę się w nim zapętliłam i nie do końca wiedziałam, jak ten temat ruszyć. I postanowiłam, że Państwu przekażę takie dobre kroki, które ja sobie sama wypracowałam i wiem, że organizacje, które starają się o OPP, działają podobnie, bo to bardzo pomaga. Jeżeli Państwo macie jakiś statut lub inny akt założycielski, ja będę tutaj operowała terminem statut, Państwo sobie odpowiednio tam możecie zamienić w zależności od posiadanego dokumentu. Macie Państwo statut, to ten statut musi być przez Państwa przeczytany i dostosowany do wymogów ustawy, ponieważ jak będziecie Państwo składać wniosek do KRS-u, to sędzia weźmie ten statut i będzie szukał, czy zapisy w statucie są zgodne z tym, co jest zapisane w artykule 20 ustawy o pożytku.
Co ważne, ja tu Państwu wymieniam takie zakresy, które muszą się pojawić. Ze własnego doświadczenia wiem, że dużo łatwiej jest uchylić stary statut i napisać na nowo nowy. Jest to po prostu dużo łatwiejsze. Potem w treści, w kolejnych etapach swojej prezentacji wytłumaczę Państwu, dlaczego taką opcję rekomenduję i dlaczego to się sprawdza. I teraz tak, musicie Państwo sprawdzić, czy w Państwa statucie jest zawarta informacja, do kogo organizacja kieruje działalność statutową. Czy to na rzecz ogółu społeczeństwa, czy dla określonej grupy. Ważne, to musi być wyodrębniona grupa ze względu na sytuację materialną lub życiową w stosunku do ogółu społeczeństwa. Proszę sobie przemyśleć, bo może to być zwykły zapis, po prostu taki. Fundacja Szczęśliwa Śliweczka działa na rzecz ogółu społeczeństwa. Ale jeżeli macie Państwo wyodrębnioną grupę, na przykład bezdomnych czy niepełnosprawnych, to dobrze byłoby to opisać. Tutaj chwila stop dla stowarzyszeń. Trzeba tak dostosować statut, aby był tam zapis, żeby działalność statutowa, musi być tam zapis, że działalność statutowa nie może być realizowana tylko na rzecz członków stowarzyszenia. To ważne, no bo w założeniu status OPP to jest działalność dla jakby poza własne poletko, tak? Musi być ona dostosowana do ogółu społeczeństwa lub do określonej grupy. W statucie powinien znaleźć się zapis wyszczególniający cele statutowe w zakresie pożytku publicznego wraz z podaniem kodów PKD. Takie kody PKD znajdziecie Państwo na stronie GUS-u. To jest ważne. Ja tutaj zamieściłam Państwu wycinek części naszych celów zrealizowanych w ramach pożytku publicznego. Dlaczego z tymi kodami? Dlatego, że jak będziecie Państwo to mieli zapisane w statucie, pomoże Pan Państwu to w wypełnieniu jednego z załączników wniosku o KRS. Wyprzedzę trochę swoją część prezentacji. Będziecie Państwo zobowiązani wypełnić formularz KRS WOPP i tam ta informacja, którą tu Państwu pokazuję na dole slajdu, będziecie Państwo mogli po prostu przekopiować, zrobić sobie wklejkę i nie musicie się zastanawiać, co tam wpisać, bo już to będziecie mieli w statucie i sędzia czy referendarz, który będzie sprawdzał Państwa formularz, ten KRS WOPP, po prostu sobie otworzy stronę statutu i będzie widział, aha, mają to, super, przygotowali się. Co jeszcze musi się znaleźć w tym statucie? Musi być określenie działalności odpłatnej i nieodpłatnej, jeżeli takową Państwo prowadzicie. I musi być zapis, to jest bardzo ważne, że forma prowadzonej działalności jest rachunkowo wyodrębniona w praktyce. Jeżeli jesteście Państwo fundacją, która prowadzi działalność nieodpłatną i prowadzi działalność gospodarczą, to musicie mieć dwa osobne konta. Trzeba się dogadać z księgową i jej to uzmysłowić. Ona na pewno to wie, że każdą opcję działalności trzeba pokazywać osobno. To jest ważne, bo w przypadku, kiedy jesteśmy organizacją, która prowadzi tylko odpłatną działalność pożytku publicznego, odpłatną i nieodpłatną, zapewne te organizacje, które prowadzą działalność odpłatną, wiedzą, że ona nie może przynosić zysku i trzeba bardzo mocno pilnować przychodów i kosztów. To jest jakby osobny temat innego webinara, ale uczulam Państwa na to, że w statucie musi się pojawić taki zapis. Po co? Po to, żeby referendarz sądowy czy sędzia, który będzie rozpatrywał wniosek, nie miał wątpliwości, że Państwo to zadbają, bo to jest bardzo ważne. Działalność gospodarcza. Prowadzenie działalności gospodarczej absolutnie nie skreśla Państwa w staraniach o ubieganie się statusu, o wniosku, składanie się, o ubieganie się o status OPP. Statut to naprawdę łamańce językowe w moim przypadku. Z góry przepraszam, jeżeli się pomylę. Wracając do działalności gospodarczej, jest ona zabroniona, jak najbardziej, proszę bardzo. Tylko w statucie musi się pojawić zapis, że jest ona prowadzona jako działalność dodatkowa do stosunku do działalności pożytku publicznego oraz że cały wypracowany z tej działalności jakiś zysk będziecie Państwo przeznaczać na działalność pożytku publicznego. Dobrze by było, żebyście Państwo w statucie zamieścili również, żebyście Państwo podali rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej wraz z kodami PKD. To jest bardzo ważne i też
ułatwiające życie. I co ważne, działalność gospodarcza nie może pokrywać się z działalnością odpłatną statutową. Co rekomenduję Państwu, co ja sobie uprowadzę w swojej fundacji. Zrobiłam sobie takiego Excela, gdzie sobie wymieniłam rodzaj prowadzonej działalności w ramach pożytku, wpisałam sobie kody PKD i obok sobie zrobiłam działalność gospodarczą też z kodami PKD, działalność odpłatną z kodami PKD i potem nie ma się wątpliwości, czy gdzieś tam nie popełniamy błędu, że coś nam się nakłada. Warto to prowadzić też po to, bo w przyszłości organizacje żyją, zmieniają się ich podejście, rozszerzają również działalności gospodarcze, niektóre aspekty wykreślają, nie chcą tego prowadzić, to zawsze możecie Państwo do takiego dokumentu zestawienia wejść i wtedy widzicie, czy coś jest martwe, czy coś trzeba po prostu jeszcze dodatkowo dołożyć w ramach prowadzonej działalności, bo na przykład pojawiła się taka szansa i możemy z niej korzystać. Co ważne, w statucie musi być też zapis o organie kontroli i nadzoru, bo będąc organizacją posiadającą status OPP, musicie mieć nad sobą jakiegoś kontrolera, tak wymaga prawo. W przypadku fundacji będzie to rada fundacji, w stowarzyszeniu będzie to komisja rewizyjna. I co ważne, trzeba w statucie również zamieścić takie zapisy, że członkowie nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem i nie mogą być powiązani z zarządem. Co ważne, w przypadku komisji rewizyjnej, czyli stowarzyszenia, członek komisji nie może być podwładnym członka zarządu, ale już zależność odwrotna jest możliwa. W statucie powinien być też zapis, że członek organu zarządzającego nie może być skazany prawomocnym wyrokiem. Również muszą się pojawić przepisy, które zabezpieczają organizację przed wyprowadzeniem majątku, czyli musicie Państwo tam zapisać, że fundacja nie może zaciągać zobowiązań, udzielać pożyczek. Po prostu musicie Państwo swoimi zapisami zabezpieczyć majątek własnej organizacji. Myślę, że warto nawet niektóre przepisy wprost z artykułu 20 zapisać, żebyście Państwo coś mieli na przyszłość, bo być może nie macie Państwo jakichś dużych aktywów majątkowych, ale być może coś się w przyszłości pojawi, to warto mieć takie troszeczkę zapisy na przyszłość. I podsumowując, jest jakby dostosowanie statusu do wymagań OPP, warto spojrzeć na artykuł 20 i nic złego się nie stanie, jeżeli Państwo przekopujecie w treść te przepisy z ustawy. Jak najbardziej nic. One są po to, można je kopiować i to jest częstą praktyką, że organizacje sobie przekopiowują, no bo redagować samemu bez sensu trochę, skoro ustawa nam podpowiada, co tam ma być. I teraz tak. Zdaję sobie sprawę, że przeredagowanie statutu to jest takie dość trudne i prawnicze troszeczkę zadanie. Dlatego podpowiadam, większość organizacji, właściwie nie większość, tylko wszystkie te, które mają status OPP, są zobowiązane zamieścić na swojej stronie statut. Więc można sobie wejść na stronę Fundacji Fanimani, taki statut w PDF-ie ściągnąć i zobaczyć, co oni tam mają, bo na przykład ta działalność jest nam bliska. Dobrze jest tak pisać statut na nowo, aby on miał swoje odpowiednie bloki, czyli dobrze, żeby był tam blok zawarty, taki blok tematyczny, na przykład organ kontroli i nadzoru i wtedy wypisujecie Państwo, ile on się osób składa, jakie są jego kompetencje, że na przykład w Radzie Fundacji członkowie opiniują na przykład sprawozdanie merytoryczne czy sprawozdanie finansowe. I również zapisać warunki, kto nie może być takim członkiem, czyli na przykład żona prezesa nie może być, bardzo nam przykro, ale nie może być członkiem rady fundacji. I wtedy dużo tych zapisów wynikających wprost z ustawy będziecie Państwo mieli pokazane w taki bardzo usystematyzowany sposób, co jest wygodne dla Państwa, bo w momencie, kiedy będziecie Państwo szukali informacji o kompetencji na przykład organu nadzoru, czyli Rady Fundacji, macie Państwo wszystko w jednym miejscu. Dla Państwa darczyńców, jeżeli chcieliby się zapoznać z Państwem statutem, nie będą musieli szukać po całym statucie pewnych informacji, tylko jeżeli Państwo to pokażecie w pewnych blokach, no to będzie to bardzo przejrzyste i świadczyło też o tym, że jesteście Państwo uporządkowani i działacie zgodnie z przepisami prawa. To tyle o statucie. Teraz bym chciała wrócić do tych 2 lat udokumentowania działalności w ramach pożytku publicznego. Ja jeszcze będę trochę po tym wracała do tego tematu, trochę jak bumerang, bo co chwilę, bo to jest jakby
dużo różnych treści, dużo różnych pomysłów, jak to pokazać. Ja mam swój, Państwu go przekażę. Państwo sobie wybierzecie taki, który jest dla Państwa najbardziej dogodny. Co może być dokumentacją potwierdzającą realizację działalności publicznego? Tak jak już wspomniałam, jeżeli prowadzimy jakieś szkolenia, to zbierajmy listę obecności. Jeżeli prowadzimy webinary dla jakiejś organizacji, to starajmy się gdzieś je zapisywać albo udostępnić, żeby był ślad po nich. Jeżeli drukujemy ulotki, broszury, plakaty, to warto, żebyśmy zawsze sobie jakąś kopię u siebie zostawili i też możemy taką informację załączyć do wniosku o nadanie statusu OPP. Ja nawet załączyłam do naszego wniosku duży plakat, który wysyłaliśmy do szkół w ramach akcji Sprytni Rodzice. Złożyłam go w kosteczkę chyba na 10 różnych części, żeby się zmieścił, ale to jakby to był bardzo fajny dowód na to, że to, co o czym pisałam, że rzeczywiście udostępniamy bezpłatnie takie plakaty w ramach akcji, ma swoje odzwierciedlenie, że rzeczywiście takie coś miało miejsce. Im więcej dowodów, tym lepiej dla nas. Warto też się wykazać, że prężnie działamy w social media. Ostatnio czytałam, że nawet wskazane jest ilość lajków, nie wiem, polubień na Facebooku. Ja nie jestem facebookowa, więc Państwo nigdzie nie znajdziecie. Natomiast jeżeli macie Państwo prężnie działającą to narzędzie, to warto też pokazywać, że to się dzieje i jeżeli piszą o Państwo osoby, którym Państwo pomagacie i potwierdzają, że rzeczywiście Państwo pomogliście w danym, a innym obszarze, to jest to jak najbardziej potwierdzenie Państwa działalności pożytku publicznego. Jeżeli otrzymujecie Państwo podziękowania, na przykład listowe, bo komuś pomogliście, to zbierajcie to proszę i również możecie załączyć do takiego wniosku referencje. To taka jedna rzecz, która mi wpadła wczoraj wieczorem. Jeżeli na przykład współpracujecie Państwo z firmami w ramach odpowiedzialności, odpowiedzialnego biznesu i ta współpraca fajnie się układa i to się sprawdza i dzięki temu Państwo jako organizacja zrobiliście bardzo dużo dobrego, to poproście taką firmę o referencję. Jeżeli współpracujecie z innymi organizacjami, które jakby odczuwają, że ta realizacja działalności pożytku publicznego jest dla nich dobra i chcą się tym podziękować, pochwalić, poproście ich o referencje. Ja załączyłam bardzo dużo takich referencji, ponieważ jak Państwo wiecie, współpracujemy z bardzo dużą ilością organizacji i nie miałam z tym problemu, po prostu poprosiłam, ale w mojej teraz jakby z upływem czasu myślę, że bardzo pomogły mi referencje. Tu się Państwo chyba może trochę zdziwicie. Poprosiłam jedną z organizacji parasolowych, które współpracujemy w Poznaniu, o referencję, o to, żeby potwierdziła, że my rzeczywiście działamy na terenie województwa wielkopolskiego i że rzeczywiście udzielamy porad, szkolimy i że to po prostu działa. I te referencje myślę, że bardzo nam pomogły w uzyskaniu statusu OPP. To jest, wydaje się trochę takie, no jakby ktoś by nie pomyślał, to by nie uwierzył, ale wydaje mi się, że to nam bardzo pomogło i dobrze, żebyście Państwo zbierali takie referencje, bo każdy dowód jest ważny. I teraz tak, powoli zbliżamy się do tego, żeby zbierać dokumentację, którą złożymy do KRS-u, bo KRS to złożenie dokumentacji do KRS-u, jak Państwo wiecie, to jest w ogóle złożenie czegokolwiek w KRS-ie wymaga specjalnych formularzy, które możecie sobie Państwo pobrać na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. I teraz tak, jeżeli ubiegamy się o status OPP, a jesteśmy już zarejestrowani w KRS-ie, to wypełniamy wniosek KRS Z20 oraz wypełniamy załącznik KRS WOPP. A jeżeli nie jesteśmy zarejestrowani w KRS-ie, bo na przykład jesteśmy kołem gospodyń wiejskich, to składamy inny formularz KRS W21. I również załącznik KRS WOPP. Oczywiście całą dokumentację wraz z wnioskiem wkładamy do KRS-u, który jest właściwy ze względu na nasze miejsce, na naszą siedzibę. Teraz tak, celowo nie pokazuję Państwu całego formularza Z20, bo nie jest skomplikowane, naprawdę, proszę mi uwierzyć na słowo. Pierwsza strona, to na pierwszej stronie trzeba wypisać swoje dane rejestrowe, adres do korespondencji. Natomiast co jest kluczowe i na co Państwu chciałabym zwrócić uwagę? Jestem przekonana, że w 95% przypadków, jeżeli będziecie Państwo składać wniosek o nadanie statusu OPP, to na pewno będziecie zmieniać coś w swoim statucie, który musi być zarejestrowany ponownie w KRS-ie, tak? I teraz tak, proszę sobie przeczytać, że w tym module C5
wniosku Z20, który musicie Państwo złożyć, bo to jest wniosek o zmianę danych. Jest takie pole do wypełnienia. Data zmiany statusu oraz numery zmienionych, dodanych, usuniętych paragrafów. No właśnie, to jest to, o czym mówiłam na samym początku, że lepiej zmienić statut w całości, tamten uchylić, dać nowy, bo raz pomyślcie sobie Państwo, jakbyście zmieniali każdą, nie wiem, jeden wyraz w jednym punkciku, trzeba to wszystko wykazać. Dlatego dobrą praktyką i myślę ułatwieniem pracy sobie, referendarzowi sądowemu oraz sędziemu, jest po prostu wpisanie takiego zapisu. Myślę, że się Państwo ze mną zgodzą. I ja taki zapis umieściłam w naszym wniosku APP. Po prostu zapisałam, że z dniem takim i takim uchwalony został statut fundacji, tam, który uchyla ten, który był, i w niego miejsce wchodzi nowy, w nowym brzmieniu, dostosowany. I załączyłam ten statut podpisany przez Radę Fundacji do całej dokumentacji o wniosku APP. Jeżeli będziecie Państwo wypełniać formularz Z20, to uczulam, bo to są takie drobne błędy, które się mogą pojawić, a szkoda, żeby Państwo gdzieś tam zapomnieli o tym. Lista załączników. Jeżeli będziecie Państwo wypełniać KRS Z20 i powiedzmy zmieniać ten statut, będziecie Państwo składać również wniosek o OPP, bo to tu jeszcze dopowiem, żeby to było jasność dla każdego, że jeżeli składacie Państwo wniosek o OPP i przy okazji jakby zmieniacie statut dostosowany do OPP, chcecie, żeby sąd to zarejestrował, możecie to zrobić na tak zwanym jednym zamachem, czyli w jednym wniosku, tak? Zmieniamy, wnioskujemy o zmianę statutu, o czym piszemy w piśmie przewodnim i o nadanie statusu OPP. I do tego formularza KRS Z20 musimy dołączyć również KRS WOPP, który jest jeszcze prostszym, naprawdę jeszcze prostszym formularzem, bo składa się z jednej strony. Proszę zobaczyć, trzeba w nim opisać działalność według klasyfikacji działalność pożytku publicznego. I proszę zobaczyć, dzięki temu, że sobie opisaliśmy w statucie nasze cele w zakresie pożytku publicznego wraz z kodami PKD, to sobie je przekopujemy do formularza. Podpisuje je osoba uprawniona do reprezentacji i formularz z głowy. To tyle, jeżeli chodzi o formularze. Także to naprawdę nie jest trudne, tylko trzeba odpowiednio sobie wcześniej kroki przygotować. I teraz tak, na tym slajdzie podaję przykład dokumentacji, którą należy złożyć do KRS-u, w momencie, kiedy staramy się o nadanie statusu OPP i przy okazji zmieniamy sobie statut, bo dostosowujemy. Można sobie strzelić fotę z tego slajdu, bo to jest bardzo fajna rzecz. Na pewno to na pewno porządkuje pewne dokumenty, które trzeba. Co ja rekomenduję? Jak już Państwo skompletujecie całą dokumentację, którą złożycie do KRS-u, to fajnie by było, jakby na samej górze było pismo przewodnie. Że Fundacja Wesoła Śliweczka, mój syn 4-letni wymyślił taką nazwę, Wesoła Śliweczka, więc będę się nią posługiwała, że Fundacja Wesoła Śliweczka składa wniosek o nadanie statusu OPP wraz z zmianą statutu uchwalonego tego i tego dnia. I podpisuje się zarząd. Dobrze by było również w tym piśmie przewodnim na dole opisać załączniki, czyli co znajduje się w tej dokumentacji, którą składacie Państwo do sądu. Proszę zobaczyć, taką dokumentację zazwyczaj w formie cegły dostaje referendarz lub sędzia. Jak on już w piśmie przewodnim będzie widział, że pod pismem przewodnim znajduje się wniosek, potem jest załącznik OPP, potem jest statut, potem uchwała fundatora o zmianie statutu, musicie Państwo pamiętać, że statut należy dostosować, ale potem go trzeba uchwalić, żeby on miał moc prawną. I że potem zamieszczacie również Państwo oświadczenia członków Rady Fundacji. O tym powiem. Jeżeli mamy członków Rady Fundacji, to chyba można być od 3 do 5 członków, jeżeli pamiętam, chyba minimum jest 3, z tego co pamiętam. Jeżeli mamy 3 członków Rady Fundacji, to każdy z nich musi podpisać oświadczenie. Musimy również do takiego wniosku załączyć oświadczenia prezesa zarządu fundacji, które będzie oświadczał w różnych sprawach. Za chwilę powiem w jakich. I teraz tak, do takiego wniosku o nadanie statusu OPP trzeba złożyć sprawozdania finansowe w oryginale za 2 ostatnie lata. Ale jeżeli organizacja składała już wcześniej sprawozdania finansowe do KRS, na przykład online, to dobrze by było w takim oświadczeniu napisać, kiedy to zrobiliśmy. Bo i tak naprawdę sędzia widzi wszystko na naszym koncie, więc jakby nie ma
nie ma problemu, ale mogą być takie organizacje, które nie miały obowiązku składania takiego sprawozdania do KRS-u, no wówczas trzeba załączyć. I teraz tak, dokumentacja potwierdzająca działalność pożytku publicznego, czyli te 2 lata, o tym też zaraz na koniec troszeczkę więcej powiem. I odpłata od wniosku do KRS. Jeżeli zmieniacie Państwo statut, prowadzicie działalność gospodarczą i chcecie się starać o nadanie statusu OPP, no to trzeba zapłacić. Bo prowadzenie działalności gospodarczej, no nie wiem dlaczego, ale sądy twierdzą, że wtedy organizacje muszą zapłacić. I to jest opłata 350 zł, 250 o zmianę w KRS-ie i 100 zł o wpis w monitorze. Wystarczy, jeżeli Państwo zrobicie przelew i wydrukowanie potwierdzenia przelewu załączycie sobie Państwo do takiego wniosku. Może być jak najbardziej, to nie trzeba iść na pocztę ani gdzieś tam w banku tego płacić, tylko wystarczy, jeżeli zrobicie Państwo przelew, to wystarczy, to jest wystarczające. I teraz tak, wszędzie czytamy, trzeba załączyć do oświadczenia członków Rady Fundacji, oświadczenia prezesów, oświadczenia zarządu fundacji. No ale jakie? No jakby wszyscy piszą, że trzeba, a jak to ma wyglądać? Więc ja tutaj Państwu podpowiadam, jak to może wyglądać. I teraz tak, jeżeli mamy powiedzmy 3 członków Rady Fundacji, panią Martę, panią Zosię i panią Krysię, to każda z tych pań jest zobowiązana podpisać takie oświadczenie. Oczywiście ona musi być z taką datą dostosowaną do momentu, kiedy składamy wniosek, żeby to wszystko jakby było aktualne. I teraz tak, jako członek Rady Fundacji członek Rady Fundacji powinien tak naprawdę oświadczyć w 4 różnych zakresach, które ja proponuję Państwu zapisać w jednym dokumencie. I w treści takiego oświadczenia powinna być informacja, że członek fundacji nie jest skazany prawomocnym wyrokiem, nie pozostaje w związku małżeńskim wobec prezesa fundacji Wesoła Śliweczka, nie jest spokrewniony ani sponiewacony, nie istnieje zależność powinno być, widzicie Państwo, zrobiłam błąd, zależność z tytułu zatrudnienia wobec prezesa zarządu. W przypadku stowarzyszeń członkowie komisji rewizyjnej dodatkowo oświadczają, że nie pobierają wynagrodzenia z tytułu odpełnienia tej funkcji. Pewnie Państwu się zapaliła jakaś taka lampka, no ale przecież to mieliśmy w statucie. Tak, dodatkowo sąd wymaga, że tak nie wolno, że, tak nie, że takie osoby, które nie spełniają tych wymogów, nie mogą być członkami rady fundacji. Tak, zgodzę się, ten zapis jest w statucie wymagany, aczkolwiek dodatkowo do wniosku należy załączyć takie oświadczenia. 3 członków rady fundacji, 3 oświadczenia. 5 członków Rady Fundacji i to proszę, w momencie, kiedy będziecie Państwo we wniosku Z20 pisać, jeszcze tam są załączniki, nie Z20, będziecie Państwo pisać liczbę załączników, to piszcie Państwo oświadczenia członków Rady Fundacji razy 5. To jest ważne, dlatego że jak Państwo podkreślicie, że macie 5, bo na przykład macie 5 członków Rady Fundacji, to jakby zaoszczędzicie weryfikacji sędziemu, a im ładniej podacie mu wniosek i ładniej mu to wszystko dokumentujecie, tym szybciej ten proces będzie przebiegał. I teraz tak, oświadczenia prezesa zarządu fundacji, tej naszej wesołej śliweczki. Ja tutaj pokazuję Państwu 4 takie oświadczenia, które mogą się pojawić. 2 się pojawią na pewno, 2 w zależności od tego, w jakich okolicznościach Państwo prowadzicie działalność pożytku publicznego. I teraz tak, to, co wspominałam, oświadczenie prezesa zarządu Wesoła Śliweczka w sprawie sprawozdań finansowych za ostatnie 2 lata działalności. Czyli jeżeli składamy wniosek o nadanie statusu OPP w 2021, no to co? No to potrzebujemy za 2020. W tym roku mamy o 3 miesiące przełożone zatwierdzenia, więc tutaj proszę sobie spojrzeć w kalendarz i odpowiednio harmonogram prac zaplanować. Być może przyspieszyć, żeby się zaraz nie okazało, że się Państwo nie wyrobicie w czasie, bo żeby móc w ogóle ubiegać się o pozyskanie 1%, trzeba być zarejestrowanym na liście pożytku publicznego w wykazie organizacji posiadających status OPP do 30 listopada, więc a sądy w czasach pandemii i przy dość dużej absencji sędziów, no może się to wszystko wydłużyć, ale spokojnie, zaraz podpowiem, jak to dobrze się do tego zabrać i jak to można przyspieszyć. Wracając do oświadczeń, to pierwsze sobie omówiliśmy. Jeżeli zdarzyło się tak, że już Państwo elektronicznie 2 lata z rzędu wysyłaliście, no to możecie napisać, kiedy wysłaliście, takie potwierdzenie w zasadzie sztuka dla sztuki, ale,
ale sędzia czy referendarz, który będzie rozpatrywał Państwa wniosek, będzie widział, że Państwo jesteście dobrze przygotowani, wiecie, że jakie warunki musicie spełnić. Drugie oświadczenie, które jest obowiązkowe, to jest oświadczenie prezesa w przypadku fundacji, bo ja tak tutaj sobie przykład przedstawiłam dla fundacji, który oświadcza, że cały dochód, nadwyżka nad kosztami fundacji jest przekazywana na działalność pożytku publicznego. To się po prostu musi, nie słyszeć, że jest w statucie, to jeszcze trzeba dodatkowo prezes poświadczyć, że on tego dopilnuje, że to na pewno tak będzie. Trzecie oświadczenie, które należy załączyć, to jest oświadczenie w przypadku, kiedy organizacja prowadzi działalność gospodarczą. Należy oświadczyć, że ta działalność gospodarcza prowadzona jest jako działalność dodatkowa w stosunku do działalności statutowej. To, co ja tu Państwu pokazuję, tą treść, to jak najbardziej można sobie przekopiować, zrobić sobie dokument oświadczenie prezesa, wpisać dane dane organizacji, następnie pod oświadczeniem podpis i datę prezesa, jeżeli prezes jest uprawniony do jednoosobowej reprezentacji danego organu i tyle, więc można jakby czerpać z tego, co ja tutaj pokazuję. I na koniec ważne oświadczenie, które również pojawi się niezależnie od scenariusza, to oświadczenie prezesa zarządu, że nie jest skazany prawomocnym wyrokiem za żadne przestępstwo. To jest bardzo ważne, sąd to weryfikuje i to jest jakby, to jest po prostu ważne. To tyle, jeżeli chodzi o oświadczenia organów nadzoru i oświadczenia członków zarządu. Jeżeli tych członków zarządu jest więcej, na przykład dwóch, no to każdy z nich musi oświadczyć. O, i teraz tak. Dokumentacja potwierdzająca działalność pożytku publicznego. Tyle tu opowiadam, co trzeba gromadzić, zbierać kwity na wszystko, podpisy. Tak, to jest ważne, bo jeżeli się staramy o status OPP, no to musimy zbierać na wszystko dowody. Jak to pokazać? Jak to pokazać sędziemu, żeby to było ok? Co ja sugeruję? Ja sugeruję zrobić sobie jakiś dokument w Wordzie czy w jakimś innym narzędziu, którym Państwu jest wygodny. Sprawozdanie z działalności pożytku publicznego Fundacji Wesoła Śliweczka. Osobny dokument. I teraz tak, ten dokument... Dobrze by było, żeby, no w zależności od tego, jak Państwo realizujecie tą działalność pożytku publicznego, ale nie więcej niż 10 stron, żeby to nie było jakiś wielki dokument, żeby po prostu w tych 10 stronach było naprawdę zawarte to, co najważniejsze. Jeżeli Państwo prowadzi tak szeroką działalność pożytku, jest tyle dokumentacji, no to okej, jak będzie więcej, też dobrze. To wszystko zależy od organizacji. Mój dokument nie miał więcej niż chyba... Nie miał, chciałam Państwu pokazać, ale chyba miał nie więcej niż 10 stron. I jak ja to napisałam? Kartę tytułową zrobiłam sprawozdania działalności publicznego. Na pół strony napisałam, od kiedy działamy, czym się zajmujemy, kropka. I w kolejnym jakby tym sprawozdaniu opisałam, że nasza fundacja realizuje cele w zakresie pożytku publicznego. Wymieniłam te wszystkie cele i pod każdym z tych punktów, które tu Państwo widzicie, podpisałam dowody. Czyli jeżeli prowadziliśmy działania szkoleniowe i edukacyjne na rzecz dzieci, to napisałam w jakich szkołach, kiedy, w jakich terminach i dowodem na to, że rzeczywiście my to robiliśmy i w takim obszarze była lista obecności, były jakieś materiały, które przygotowywaliśmy dla dzieci i to było jakby, traktowałam każdy ten swój cel jako osobny blok i go opisywałam, co robiliśmy i udokumentowałam, podpierałam jakieś dowody. I to jest chyba taka jedna z fajniejszych form, myślę, pokazania, bo bo możecie Państwo zrobić tak, że załączycie, nie wiem, wydruki z materiałów, wydruki z gazet, jakieś screeny, no ale co, jak sędzia, no ale to sędzia będzie się musiał zastanawiać i pewnie wróci do statutu i zobaczy, ojej, to może to było do tego, a jakby Państwo podacie to w takiej bardzo fajnej i przystępnej formie, to wydaje mi się, że to się będzie lepiej po prostu czytało. Ja bym tak to zrobiła, ja to Państwu rekomenduję, ja tak to zrobiłam po prostu. I to był jakby jeden z załączników do mojego wniosku i no i tyle, tak to zrobiłam po prostu. To już wspominałam, że zbierajmy na wszystko dowody. Jeżeli Państwu nie minął ten dwuletni okres, po którym możecie się Państwo ubiegać o nadanie statusu OPP, to mimo wszystko warto od samego początku, nawet jeżeli jesteście Państwo młodą organizacją, albo nie planujecie Państwo ubiegać się o status OPP, ale może za rok Wam się odmieni, to warto już teraz założyć sobie jakiś folder i zbierać, piszą o nas albo mówią o nas dobrze, bo ja tak zrobiłam. Ja pamiętam, że byłam kiedyś na takim bardzo fajnym szkoleniu, jak założyliśmy Fundację Fani Mani,
I moje doświadczenie w organizacjach pozarządowych no, nie było zbyt duże. Dużo rzeczy się nauczyłam w Fanimani, co sobie bardzo chwalę. I miałam okazję uczestniczyć w takim szkoleniu jednej z organizacji parasolowych, w którym księgowa powiedziała mi: okej, działacie miesiąc, ale zbierajcie już dowody na wasze istnienie. I to rzeczywiście była bardzo cenna rada. I ja naprawdę do 2014 roku sobie po prostu założyłam folder i zbierałam. I w momencie, kiedy pisałam to sprawozdanie, po prostu czerpałam z tego folderu i to było naprawdę bardzo duże udogodnienie. No dobrze, skompletowaliśmy wszystko. Mamy pisma przewodnie, pod spodem wnioski, oświadczenia, statut, uchwały, opłatę sądową, jeżeli wymagana jest. Idziemy do sądu, ale zanim pójdziemy do sądu, oczywista rzecz, przepraszam, jeżeli kogoś urażę, ale zróbmy sobie kopię tego, co składamy do sądu, po to, żeby nam tam pani w okienku przybiła pieczątkę i nadała numer sprawy, żeby nam nadała numer sprawy. Dlaczego? Dlatego, że jest duże prawdopodobieństwo, że dostaniecie państwo listem poleconym informacje, prośby od sędziego czy od referendarza o uzupełnienie czegoś, o wyjaśnienie. I wówczas znowu robicie państwo pismo przewodne. W odpowiedzi na pismo odebrane z tego stanego podajecie sygnaturę sprawy. Mówię to po to, żeby, zobaczcie państwo, jak ktoś bierze to do ręki, to szybko jest w stanie dotrzeć do państwa teczki, do państwa, bo jakby wszystkie sprawy są prowadzone w takich teczkach, z którymi się osoby w KRS-ie zaznajamiają, jest w stanie szybko dojść, o co chodzi, tak? Jeżeli ja pamiętam, że dostałam taką prośbę o uzupełnienie listy obecności, dlatego o tym mówię, bo ja wykazałam, że rzeczywiście prowadziliśmy takie szkolenia, a po prostu referendarz sądowy, pokażcie nam listę obecności. Oczywiście no, nie mogłam pokazać wszystkiego ze względu na ochronę danych osobowych, ale odpowiednie jakby potwierdzenie załączyłam i czekałam. I czekałam. Muszę państwu powiedzieć, że ja złożyłam 8 października, 8 października złożyłam wniosek o nadanie statusu OPP trochę późno. Państwo niech nie zwlekają. U mnie to wyglądało tylko dlatego, że ja postanowiłam sobie za cel, że ja to złożę, a po prostu wróciłam w 2018 roku z urlopu macierzyńskiego, więc no jakby nie miałam możliwości wcześniej się zabrania za temat. I też muszę państwu powiedzieć, że ja miałam drugie podejście, że moje pierwsze podejście było nie po prostu nieudane. Ale jak przeczytałam sobie ten pierwszy wniosek, który napisałam, to o rety, sama bym sobie nie nadała tego statusu. Po prostu pewne rzeczy nie przemyślałam. No nie przemyślałam. I też jeżeli państwo nie macie zaprzyjaźnionego prawnika, a chcielibyście, żeby ktoś spojrzał na ten statut, to są organizacje parasolowe w każdym większym mieście wojewódzkim, które świadczą porady prawne i można taki nowy statut zweryfikować, czy te zapisy są jak najbardziej ok. Ale tak jak wspomniałam, możecie państwo podejrzeć innych, możecie nawet podglądać Fanimani, to jest moja praca, proszę z tego czerpać jak najlepsze rzeczy. I teraz tak. To, co wspomniałam, złożyłam 8 października status OPP, wniosek o status OPP. W międzyczasie jeszcze dostałam informację o tym, że muszę coś tam uzupełnić i uzupełniłam. Dodatkowo spłynęły mi, tak jak wspomniałam, referencje z innych organizacji, które też dodatkowo podczepiłam, mówię, a przy okazji. I potem czekałam. Standardowo sędzia ma 7 dni na rozpatrzenie takiego wniosku. Tak jak wspominałam, no wiemy, w jakim otoczeniu teraz żyjemy. Jeżeli widzimy, że minęły 3 tygodnie, nic się nie dzieje, a czas nas goni, to co rekomenduję? Idziemy do sądu i składamy pismo o przyspieszenie rozpatrzenia sprawy. Ja tak zrobiłam. Muszę państwu powiedzieć, że złożyłam tydzień po tygodniu 2 takie pisma. I w momencie, kiedy pierwsze pismo o przyspieszenie sprawy złożyłam, jak wygląda takie pismo? Proste. Fundacja taka i taka, do KRS-u takiego, takiego, informuje, że w dniu takim i takim złożyła wniosek o nadanie statusu i wnosi o przyspieszenie rozpatrzenia sprawy i musi najlepiej podać powód dlaczego. No po prostu proste, dlatego że chcemy zbierać 1% w następnym roku, a żeby móc to robić, musimy do 30 listopada być wpisani na listę OPP. I ja to zrobiłam, zawiozłam pierwsze poniedziałki, tak miałam, nie wiem, tak sobie wymyśliłam, że zawiozłam pierwsze pismo o przyspieszenie rozpatrzenia sprawy i potem wtorek, środa, czwartek, piątek zrobiłam sobie w pracy kawę, wchodziłam na KRS online, wyszukiwałam Fanimani i sprawdzałam, czy się pojawił checkbox przy OPP. W piątek się nie pojawił, sprawdziłam jeszcze w poniedziałek rano, złożyłam kolejne pismo o przyspieszenie. Trzecie miałam gotowe,
ale któregoś dnia, dokładnie 15 listopada, odpaliłam sobie stronę i się zachłysnęłam kawą, bo się okazało, że jest ten status OPP. Byłam szybsza niż Poczta Polska, bo zachęcam też Państwa do tego, żeby sprawdzać, jak już Państwo zużycie wniosek, żeby sobie sprawdzać na KRS online, no bo zanim ta informacja do Państwa dojdzie pocztą, no to ona już jest widoczna w systemie od powiedzmy 2 dni. Więc tak to wygląda. Mam nadzieję, że to, co Państwu przekazałam, było cenne. To są takie dobre praktyki. Nie chciałam, żeby to było kolejny webinar z cyklu co trzeba, tylko pokazać jak trzeba, po prostu. Teraz to z biegiem czasu wydaje mi się proste. Jeszcze chciałabym obalić jeden mit, orety. Taki powszechnie panujący i myślę, że tu organizacje, które mają już status OPP, bo się tu się kilka ujawniło, orety, jak już będziemy tymi OPP-wcami, to pewnie mnóstwo rzeczy trzeba pilnować. Tak, bo jeżeli dostajecie Państwo pieniążki w ramach 1%, no to musicie odpowiednio odpisać wydatki, tak, czyli faktury, żeby dać je księgowej, żeby ona odpowiednio zaksięgowała w odpowiednie poletko, tak, żeby wykazać, żeby tylko dane wydatki znalazły się na określonym koncie księgowym. Tak, do 15 listopada musicie Państwo wypełnić takie sprawozdanie. To jest takie, myślę, że to organizacje, które mają status OPP, klepanie, ponieważ trzeba przeklepać dane z bilansu, z rachunku zysków i strat. Ja wiem, że jest silne lobby naciskające, żeby te dane się zaciągały z KRS-u, bo skoro raz wysyłamy w KRS-ie, to po co klepać je jeszcze raz? Mam nadzieję, że to się wkrótce zmieni, rzeczywiście już tego nie trzeba będzie klepać. I oczywiście trzeba opisać, co robiliśmy w ramach tej działalności pożytku publicznego, jak ten 1% wydatkowaliśmy. Ale jeżeli staniecie się Państwo, będziecie Państwo mieli status OPP, to warto sobie usiąść, pocieszyć się, otworzyć szampana, ale też ustalić jakiś zakres, jak będziecie pracować w ramach tego posiadanego statusu OPP, jakie wy obowiązki trzeba spełnić, o czym warto pamiętać, o czym nie możemy zapomnieć i tyle. To nie jest trudne. Ja się z tym ze spokojem realizuję już od 2 lat. Wypracowałam sobie pewne praktyki i to naprawdę nie są trudne sprawy. To tyle. Bardzo dziękuję. Przepraszam, że nie zmieściłam się w 45 minutach, ale przyznam się, że ostatni webinar prowadziłam rok temu, no i po prostu poczułam potrzebę wygadania się. Chyba nie jesteś chyba jedyną osobą, której czasami w dzisiejszych czasach brakuje takich kontaktów i pogadania. Ja myślę, że zanim przejdziemy do pytań, bo jakieś tu chyba były. Tak, ja właśnie chciałbym przejść do pytań. Tak, ale kontynuuj. Nie, bo ja bym chciała, jestem ciekawa, jakie jest teraz podejście do statusu OPP naszych uczestników webinara po usłyszeniu. No strasznie mnie to ciekawi. To ja wam w takim razie, moi drodzy, jeszcze raz zadam pytanie. Już właśnie na koniec, zanim przejdziemy do pytań Marty, to jak jeśli możecie tak po tym, co usłyszeliście od Marty, która jak pewnie też zdążyliście się zorientować, z sukcesem dba o to, żeby w wszystkich papierach i dokumentach i we wszystkim fanimani był porządek. No Marek to bardzo mocno odczuwa. Tak, tak. Ja to odczuwam, że tak powiem, regularnie, jak gdzieś tam wiszę jakikolwiek dokument, to od razu dostaję przypominajkę. I za chwilę przejdziemy. Tak, widzę, że sporo osób się trochę przekonało, że nie taki diabeł straszny. Dziękuję bardzo. I kończymy już w takim razie tu ankietę, a przejdźmy do... A, zakończę i jeszcze Wam pokażę wyniki. Tak, to dobra. W dzisiejszym spotkaniu w porywach brało udział 45 osób, więc całkiem sporo. Zgadzam się, Sebastian, z Tobą, że taka księgowa to skarb. Chociaż Marta, nie wiem, czy księgowa, czy to chyba szersze jest twoje. No tak, ale ja zawsze tak, odkąd się urodziłam, zawsze szłam szeroko, więc różnie. Dobra, to teraz tak. Zaczynamy od pytań. Czy otrzymamy prezentację? Tak, na akademia.fanimani.pl w ciągu kilku dni będzie i prezentacja, i nagranie. Również na grupie fundraiserzy Fanimani pojawi się za chwilę ta prezentacja. Kolejne pytanie, jak się nazywała ustawa? Ustawa o
Właśnie zaraz pokażę. Pożytku publicznym i wolontariacie. Ja znaleźć się, że na czacie tam działalności znalazłem. pożytku publicznego i o wolontariacie. Proszę sobie wydrukować i trzymać. Albo jeżeli w trosce o środowisko, gdzieś sobie zapisać. Ja bardzo często do niej sięgam, bo pomimo tego, że już troszeczkę pracuję od 2014 pracuję w Fundacji Pani Mani o Mamuni. To nie jest tak, że ja wiem wszystko. Ja jestem przekonana, że jakieś pytanie tu nie będę umiała odpowiedzieć, pewnie się będę musiała czegoś dowiedzieć, ale ten statut, no nie mówię, że mam na stoliku nocnym, ale przy komputerze mam. Działamy 2 lata, forum internetowe, gdzie udzielamy porad pacjentom, forum internetowe. Ja myślę, że tutaj pytanie, czy jesteście w stanie, Monika, czy jesteście w stanie na przykład, nie wiem, załączyć chyba screeny z datami? Tak, dokładnie. Może data rejestracji domeny może też być gdzieś tam, powiedzmy, jakąś taką pośrednią informacją o tym, od kiedy to istnieje. Bo jeżeli tak, dokładnie, bo musimy dokumentować te 2 lata, no niestety, bez tego nie damy rady. Czyli muszą być po prostu daty. Tak, najlepiej. Najlepiej. Ja wiem, że ten status OPP jest kuszący, ale bym tak troszeczkę nie wrzucała w bloki startowe tych organizacji, którym 2 lata minęły. Dajcie sobie troszeczkę na wstrzymanie i naprawdę sprawdźcie, czy macie udokumentowane 2 lata. Jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy. Jaki rodzaj księgowości prowadzicie? Bo jeżeli jesteście organizacją, która prowadzi uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów, bo na przykład macie tylko działalność nieodpłatną i odpłatną, to w tym roku nie możecie się starać o uzyskanie statusu OPP, ponieważ prowadzenie takiego rodzaju księgowości was jakby wyklucza ze starania o składanie się o wniosku OPP. Co możecie zrobić? W styczniu przyszłego roku przejść na inny rodzaj księgowości, czyli najlepiej na pełną, i wówczas możecie się starać. A to od razu mam pytanie, w takim razie organizacja przez te 2 lata musiałaby prowadzić taką już pełną księgowość? Nie, czy nie? Nie, bo nie, to okay. chodzi, nie, nie chodzi o, to nie chodzi o 2 lata księgowości, tylko chodzi o 2 lata prowadzenia działań w zakresie pożytku. Tak, okay, ale rozumiem, że w momencie składania wniosku powinien, czy jak gdyby w roku... Nie może prowadzić uproszczonej ewidencji, nie może po prostu. Okay. Nie może, bo to jest jakby, no po prostu nie może. To myślę też jest ważna informacja. Ale teraz zobaczcie Państwo, tak, te, które prowadzą uproszczoną ewidencję. Składacie Państwo tylko CIT, tak? I pilnujecie, żeby Wasza działalność odpłatna nie przynosiła dochodu. A stając się OPP, musicie wypełniać sprawozdanie. Między innymi część sprawozdania finansową, gdzie wpisujecie bilans, rachunek zysków i strat, już jest pełna księgowość. Jesteście zobowiązani do prowadzenia, do sporządzania sprawozdań finansowych. Okej, okay. Następne pytanie. To pytanie było w kontekście Kontekst właśnie... księgowy. Nie. Teraz tak. Od początku, proszę... Znaczy, to pytanie się pojawiło, gdy mówiłaś o działalności odpłatnej i nieodpłatnej. Konta księgowe. Księgowa musi w planie kont ustalić konta księgowo. O koncie bankowym w ramach 1% mówimy wtedy, kiedy staniemy się organizacją, która posiada status OPP, to co robimy? To te organizacje, które to mają, na pewno potwierdzą, że tak jest. Idziemy do banku i zakładamy odrębny rachunek bankowy. I informacje o tym rachunku bankowym przekazujemy do Urzędu Skarbowego, ponieważ Urząd Skarbowy musi wiedzieć, na jaki rachunek bankowy mam przelać nam ten 1%. Jeżeli będziemy cokolwiek wydatkowywać i płacić z 1%, to tylko z tym rachunkiem bankowym pracujemy. Czyli w praktyce to wygląda tak. W lipcu wpływają tam Wam jakieś środki w ramach rozliczenia z Urzędu Skarbowego. Urząd Skarbowy Wam przeleje pieniążki i wyśle Wam pocztą płytę, gdzie będziecie mieli informację, kto Was wsparł w ramach 1%. Ale to już jakby osobny webinar, bo możemy tu... Także jeszcze raz, konta bankowe dla różnego rodzaju działalności, które prowadzimy. Zobowiązana jest założyć księgowa. Okej, okay. To teraz następne? To chyba odpowiedziałaś w międzyczasie. Ile członków Rady Fundacji? Ja dokładnie nie pamiętam, ale się wydaje, że od 3 chyba do 5. O, ale tak, chyba od 3 do 5 można. I fajnie w statucie zapisać, że na przykład Rada Fundacji składa się z członków od 3 do 5. Jeżeli państwo planujecie tylko 3, to sobie miejcie 3, ale zobaczcie, takim zapisem zostawiacie sobie furtkę do powołania 4. i 5, prawda? I potem, jeżeli już pojawi się 4. czy 5, to tylko składacie wniosek do KRS-u o wpis tych dodatkowych członków do Rady Fundacji, ale statut nie zmieniacie. No, to tak.
dzwoni. Sprytne rozwiązanie. Czy możemy załączyć? To Oczywiście, jak najbardziej. Ode mnie takie pytanie mi się pojawiło właśnie, czy taki pomysł bardziej może, czy po prostu jakieś referencje, bo jak mówiłaś o tym, o tej organizacji parasolowej, tak, od której można mieć referencje? Myślę, że tak, jeżeli na przykład działamy, nie wiem, na jakiejś tam, w jakiejś małej miejscowości i robimy naprawdę bardzo dużo i wójt to widzi, czy nie wiem, czy burmistrz z małego miasta, że on to odczuwa w życiu publicznym, to dlaczego nie? Aha. Kolejne pytanie od Moniki. Aha, ja tam coś zamazałam. Dokładnie już nie pamiętam, bym musiała... Znaczy, to jest pytanie, które też mi się pojawiło, bo jeśli tak. Na przykład sędzia będzie chciał, nie wiem, listę uczestników, no to faktycznie... Ale chociaż patrz, same tak. imiona i nazwiska bez żadnych tak, pozostałych ja tak danych zrobiłam, nie będą. Ja nie podałam, ale patrzcie, jakby sędzia czy referendarz ich prosi o przedstawienie tych list obecności, bo też ma jakiś uzasadniony interes prawny, no bo rozpatruje nas wniosek i na tej podstawie, tu już nie zagłębiając się w ustawę o RODO, możemy takie dane udostępnić, tak? Ale mimo wszystko bezpiecznie jest zostawić na przykład imię i nazwisko i podpis, a resztę gdzieś tam dyskretnie. Ja pamiętam, że dyskretnie to zamazywałam, ale to myślę, że tutaj sędzia czy referendarz, jak przekażemy taką listę obecności troszkę tam zamazaną, raz, że nie będzie miał nic przeciwko, a dwa, że będzie świadomy, że Państwo przestrzegacie przepisów prawa w zakresie RODO, więc ja dobry, też bym dobry mówiła, znak. Też byłam zdziwiona, że referendarz mnie o to prosi, o tę listę obecności, no ale zobaczcie, referendarz czy sędzia, który to rozpatruje, jest człowiekiem i no, każdy z nas potrzebuje innego, innych. Jedni uwierzą na wiarę, drudzy muszą niestety na... Potrzeba dowodu, tak jest. Kolejne pytanie. Po 2 latach. Nie, przepraszam, w przypadku negatywnego rozpatrzenia OPP, chyba w przypadku... jeżeli po 2 latach, jeżeli nas wykreślą, to pamiętam, a w przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku, ja bym chyba odpowiedziała inaczej. Jeżeli mamy negatywnie rozpatrzony wniosek, i oni nam piszą w tym uzasadnieniu, no bo zawsze w sądu musimy dostać uzasadnienie, co tam było nie tak, to bym jeszcze raz zaczęła proces od nowa, dała sobie 2-3 miesiące oddechu i zaczęła pisać proces od nowa. Jest duża szansa, że traficie na innego sędziego, na innego referendarza. To jest tylko tak, że z tego co pamiętam, że jak nas wykreślą ze statusu OPP, bo naboryliśmy albo czegoś nie wypełniliśmy, to wtedy musimy odczekać 2 lata od wykreślenia. Ale tu no do skutku, tylko uczmy się na błędach i jeżeli rzeczywiście dostaniemy wykaz tych błędów, to być może trzeba usiąść, zrobić jakieś spotkanie robocze, zmienić podejście. Rzadko się zdarza, żeby sędzia tak od razu odrzucał wniosek. Zazwyczaj, no chyba, że mamy mega braki formalne, zazwyczaj jest tak, że on prosi, żebyśmy coś uzupełnili, możemy przez pół roku uzupełniać, bo co chwilę coś mu się tam nie spodoba. Ale negatywne rozpatrzenie to by musiało być jakieś bardzo złe, to wydaje mi się, że tylko w przypadku, kiedy Państwo nie spełnicie tych wymogów, czyli nie macie tych 2 lat dokumentowanych, statut jest niedostosowany, no to wtedy warto jeszcze raz usiąść i zastanowić, co tam poszło nam źle. Odpalić sobie ten slajd, który Państwu pokazywałam, czy wszystko załączyliśmy i tyle, bo tu tylko taka sytuacja mi przychodzi do głowy, naprawdę, że nie spełniliśmy wszystkich warunków, które nas do tego uprawniają, że był taki status z dodatkowymi księgowymi. No musicie Państwo, to jeszcze raz powtórzę, musicie Państwo mieć osobne konto bankowe, dla pozyskiwania środków w ramach 1%, które przeleje Wam Urząd Skarbowy. No i musicie mieć osobny konto księgowe dla wydatków w ramach 1%. Czyli jak dostaniecie faktur i tak jak powiedziałaś, że pełną księgowość. No tak, musimy prowadzić pełną księgowość. Mhm. I to jest ważne, że jeżeli macie Państwo jakąś księgową zewnętrzną, no każdy dokument musi być zatwierdzony i podpisany. I jeżeli dostaniecie w ramach 1%, na przykład w tym lipcu dostaniecie Państwo, no nie wiem, wymyślam teraz, ale na przykład kwotę 100 tysięcy złotych, to proszę też monitorować i zaplanować jakieś wydatki w ramach tego procenta, żeby się zaraz okazało, że wydatki, no żeby po prostu tych pieniążków Wam starczyło na te potrzeby i te pieniążki też muszą być wydane na określone cele, nie mogą absolutnie wspierać działalności gospodarczej. Muszą być opisane i jeżeli Państwo na przykład w ramach
opłacicie sobie na przykład jakąś kampanię społeczną w ramach tego 1% albo jakiś filmik, to wszędzie musi znaleźć się logo, to pomarańczowe, że to jest sfinansowane ze środków OPP. A to już jakby jest osobny dodatkowy webinar. Osobny temat, ja myślę, że to idziemy szeroko po prostu. Tak, już i to jest jak gdyby pierwsze pytanie, które widzę, że tam kolejne są w tym podobnym klimacie też, czyli jeszcze więcej wiedzy, jeszcze więcej wiedzy. No to trzeba założyć rachunek, trzeba prowadzić konta księgowe, pilnować opisywania faktur i do 15 lipca wypełnić takie sprawozdanie na stronie NIW-u. W tym roku ze względu na pandemię ono jest przesunięte o 3 miesiące, więc mamy troszeczkę czasu. No tak naprawdę to sprawozdanie ja się zabieram, jak mam zatwierdzone sprawozdanie finansowe. Aha. To jest takie... Jest chyba, widzę, zapotrzebowanie na osobny webinar, bo, tak. Bo ja nie chciałabym tych Państwa, którzy piszą wniosek, żeby się zaraz przerazili, bo to naprawdę nie jest, to nie są obowiązki ponad siły. Tak jak ze wszystkim, jak robimy to pierwszy raz, to jest straszne, a później już dzielimy się doświadczeniem, jak Marta dzisiaj z nami. No, to jest tak zwany lęk przed nieznanym, dlatego chciałam Państwu przekazać te treści w takiej formie praktycznej, żebyście już Państwo tego lęku po prostu nie odczuwali. Mam nadzieję, że to się udało. Tu jest takie pytanie od Katarzyny. Czy stowarzyszenie składa te same dokumenty, oświadczenie prezesa zarządu? Tak, oświadczenie składa te same. To też zależy od tego, co realizuje stowarzyszenie, ale tak ogólnie mówiąc tak. Okej, okay. To jest takie bardzo precyzyjne pytanie, jak określić działalność odpłatną i nieodpłatną? Nie możemy prowadzić czegoś odpłatnie i nieodpłatnie. Trzeba się zdecydować. Czyli tej samej działalności nie możemy mieć i tu, i tu. Tak to trzeba po prostu rozumieć. Czy te kody określające działalność w statucie są niezbędne? No jak ich pan Piotr nie zapisze, no to nikt głowy nie urwie, ale pokazałam, po co to jest takie ważne, żeby tam to zapisać, bo potem jak będzie składany wniosek o OPP i będzie pan musiał wypełnić ten formularz KRS OPP, no to po prostu ze statutu sobie pan po prostu przekopiuje to, co tam opisał, tak, z kodami PKD i sędzia, który to będzie patrzył na ten formularz, otworzy statut na 100%, otworzy statut i zobaczy, że jest to samo. Mówię, dobra, mamy to. No, czyli to też taki porządek dla sędziego, tak, czyli dokładnie. Szansa na to, że szybciej zostanie to rozpatrzone. Tak, ja przekazałam Państwu tyle jakby dobrych, wypracowanych przeze mnie praktyk, które mają na celu też ułatwienie pracy sędziemu czy referendarzowi sądowemu, żeby mu, jak dostajemy coś fajnie podane, chronologiczny i w układzie logicznym, no to jesteśmy zadowoleni, prawda, że szybko nam coś idzie i możemy, nie wiem, po pracy wsiąść na rower albo wyjść z psem na spacer. Jasne. Tutaj kolejne pytanie właśnie o ciąg dalszy. A jak sobie ogarnąć? A to muszę z Markiem przedyskutować, bo wydaje mi się, że taki webinar powinien pójść dwutorowo, czyli wszystkie te formalne obowiązki, które musimy wypełnić, plus, no mamy 1%, jak tu poinformować wszystkich, że zbieramy. Mamy tatę, ciocię, wujka, ale ja byśmy chcieli więcej. Planujemy... Myślę, że temat, będziemy o tym myśleć, o tak powiem, bo ciężko mi się w tej chwili zadeklarować, ale jeśli jest taka potrzeba, to może faktycznie po prostu... Musielibyśmy też wiedzieć, ile osób byłoby zainteresowanym taką treścią. Pewnie. Możecie zamiast listy obecności, cokolwiek co potwierdzi. Jeżeli na przykład zamiast listy obecności, na przykład, przepraszam, macie Państwo oświadczenie na przykład nauczyciela, to napiszę, że na przykład 22 kwietnia przeprowadził, znaczy to jest oczywiście oderwane od rzeczywistości, no ale 22 kwietnia 2018, o to będzie lepiej, 18 roku Fundacja Wesoła Śliweczka przeprowadziła dla nas szkolenia z udzielania pierwszej pomocy. O, to jest dobry przykład. W szkoleniu tym wzięła udział tylu i tylu uczniów. Za to serdecznie dziękujemy. Ciach, podpis,
fajnie jeszcze pieczątka szkoły i macie dowód, macie. Super, fajny, lepsze niż lista I z obecności. doświadczenia wiem, że najlepiej tak treść takich referencji przykładową, gotową napisać, wysłać do dyrekcji i on sobie ewentualnie coś zmienią i podpiszą. Żeby nie musieli sami wymyślać, a żebyście wymieli no tak, no, wszystko, co chcecie. Ludzie są z natury leniwi, to tak każdy z nas ma. Często nam się nie chce, no to jest normalne. No właśnie. Tak. Czy każdy ten dokument musi być odpisany, ale ten, który jest... Jeżeli mamy coś z finansowym... Inaczej, z drugą strony, dla pana Jacka Wróbel. Jeżeli miał pan jakiś wydatek i zapłacił za niego przelewem z 1% z tego konta, to musi pan na tym dokumencie napisać wydatek w ramach 1%. A czyli ten, który nie jest, bo na przykład jest z bieżących środków, to nie. Chodzi o to, że jeżeli kiedykolwiek by miałby pan kontrolę, kontrole są fajne, nie trzeba się ich bać, to ja na przykład robię sobie coś takiego, że w każdym miesiącu, w którym płacę coś z 1%, stworzyłam sobie taki osobny segregatorek i sobie się osobne miejsce w segregatorze, gdzie mam 1% i tam mam te wszystkie dokumenty. Bo w przypadku jakichś pytań, kogokolwiek, po prostu sobie otwieram i widzę, tak? Musi być to opisane, to jest wymóg. Okay. Spoko, tak robimy. Kolejne pytanie. Ja to tak robię. Listy obecności elektroniczne są ok. Marek, wspomożesz mnie? Czy to można jakoś uwiarygodnić? No bo słuchajcie Państwo, w internecie możemy sobie w Excelu zrobić wszystko, nie? Jak to można jakoś to uwiarygodnić elektronicznie? Czy listy obecności elektroniczne też są ok? A na przykład screena, gdzie jest data, myślę, że to chyba byłoby ok, nie? Screen. A to pewnie może być, a w ostateczności wydaje mi się, że może być również, zastanawiam się, czy to mogło być, ale jak gdyby takie zestawienie obecności, czy jak gdyby potwierdzenie obecności również przez prezesa po prostu podpisane jako zgodne, tak? A słuchaj, bo ja się nie znam, jak tu teraz prowadzimy webinar i mamy x uczestników, to my możemy gdzieś to wykazać, że na przykład brała udział w takim webinarze. W statystykach click meeting, tak, możemy. O, czyli jeśli zrobicie sobie na click meeting... O to mi chodzi, do tego dążyłam. Pytanie. Tak, tak, do tego dążyłam. I chyba mamy koniec pytań, jeszcze coś tutaj jest, jeszcze jedno pytanie takie szersze. Spotkałem się z opinią, że zakresy tych działalności odpłatnej i nieodpłatnej mogą się pokrywać. To musicie to Państwo rozdzielić i musicie, no, tak jak wspomniałam, wszystko zależy od specyfiki. Bo jak najbardziej możecie Państwo prowadzić, możecie Państwo prowadzić takie szkolenia dla dzieci, których rodziców stać na opłacenie czy dopłacenie i to będzie działalność odpłatna, albo na przykład pobieracie opłatę tylko dlatego, żeby sfinansować na przykład pobyt tych dzieci z ubogich rodzin, musicie to wszystko opisać, bo to też wszystko zależy od rodzaju Państwa działalności. Z tego co ja rozumiem, zajmujecie się tylko dziećmi, czyli wąskim obszarem działalności w ramach, czyżbym się nie zapętliła myślowo. Tak, trzeba to porozdzielać i uzasadnić dlaczego. Chodzi o to, może inaczej, żeby nikt nie miał wątpliwości, dlaczego Państwo raz pobieracie pieniądze, raz nie. O, to jest chyba najlepsza odpowiedź. Tu chyba Sebastian też odpisał, pokrywać się nie może odpłatna i z działalnością gospodarczą, tak? Ale odpłatna nigdy się z działalnością gospodarczą nie może pokrywać. Tutaj nie możemy stawiać, tutaj nie może być równości. O ile nieodpłatnej, tutaj bardzo fajny przykład i to trzeba dobrze uzasadnić, dlaczego będzie raz tak robione. Natomiast no nie możemy, kurczę, co by tu wymyślić, no nie możemy raz wystawiać na coś fakturę, a raz nie. Jeśli tak jesteśmy VAT-owcami, to nas zjedzą. No dobrze, to chyba mamy wszystkie pytania. Dziękuję wszystkim za udział. Dziękuję przede wszystkim Marta za podzielenie się tym swoją wiedzą i doświadczeniem. Było mnóstwo konkretów i, że tak powiem, kolokwialnie mięsa. Więc chyba ten webinar będzie zapisany i się, że tak powiem, szeroko rozchodził. No i niewykluczone, że będzie kontynuacja w związku z tymi tutaj pytaniami, które się pojawiły. Ja Wam wszystkim dziękuję też za udział. Zapraszam również do grupy fundraiserzy Funny Money. Tam na bieżąco również informacje o tym, co dzieje się w darowiznach od zakupu w internecie oraz inne tematy związane z fundraisingiem i z narzędziami, które Fundacja Funny Money robi dla organizacji społecznych. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia. Dziękuję. Mam nadzieję do zobaczenia i do usłyszenia w najbliższym czasie. Pozdrawiam serdecznie wszystkich i życzę dużo zdrowia. Dzięki jeszcze raz. Do zobaczenia. Hej. Funny Money.pl. Wiele okazji do pomagania.